Panie wójcie, może zacznijmy od tego spaceru po gminie, na który w tym momencie pana zaproszę. Spaceru inwestycyjnego. Co w gminie piszczy? Piszczac. I takie najważniejsze rzeczy, które zmieniają oblicze gminy i usprawniają życie mieszkańców. Może zacznijmy, podpowiem, od tego, co dzieje się wokół oświaty w gminie Piszczac, główna szkoła w Piszczacu i stadion. Tak, jak pan redaktor zauważył, w gminie Piszczac piszczy i się dzieje. Dzieje się, mam nadzieję, dużo dobrego i dziać się będzie jeszcze więcej. Jak wiadomo, przy Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu budowane są w tej chwili boiska. Mówię boiska, dlatego że jedno to jest boisko takie stricte do piłki nożnej, boisko ze sztuczną murawą, dookoła tego będzie bieżnia. Te prace już zaawansowane, widać jak to zarys, jak będzie to wszystko wyglądać. Do tego dwa boiska wielofunkcyjne, czyli siatkówka, koszykówka, no i kort tenisowy, może też z uwagi na to, że w tej chwili sport, tenis konkretnie ziemny jest na topie. Mam nadzieję, że także u nas pierwsze szlify będą sobie wyrabiać młodzież, dzieci. Projekt związany jest z rewitalizacją. Z rewitalizacją, z takim dużym projektem podzielonym na 4 etapy. Pierwszy zakończony to targowisko, dwa kolejne etapy to właśnie przebudowa boisk oraz przebudowa budynku starej szkoły w Piszczacu na Gminne Centrum Kultury i Sportu. I ta inwestycja również jest realizowana. Termin zakończenia to jest październik 2021, także już niedługo. Trzecią inwestycją, której ogłaszaliśmy dwa przetargi, niestety nie zostały one zakończone sukcesem, to jest przebudowa skweru w Piszczacu z budową nowoczesnej fontanny. Ten przetarg będzie po raz kolejny ogłoszony. Mam nadzieję, że tym razem uda się już wyłonić wykonawcę. Powiedzmy trochę o funduszach tych projektów. Jeśli chodzi o fundusze, znaczy finansowanie projektów, są one realizowane ze środków wewnętrznych. W zasadzie można powiedzieć, że w 100%, ponieważ pierwsza część, czyli te takie 85% kosztów kwalifikowanych, zostały pozyskane ze środków dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Natomiast część, jaką jest wkład własny gminy, udało się pozyskać z funduszu inwestycji lokalnych realizowanych ze środków rządowych, można powiedzieć.